Zagłębicza. Miasto na prawach powiatu, największe pod względem powierzchni miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Leży na styku dwóch dawnych jednostek administracyjnych I Rzeczpospolitej, województwa krakowskiego i przyległego do niego księstwa siwierskiego biskupów krakowskich. Powstało w wyniku łączenia się w większy organizm miejski wielu mniejszych miejscowości, które spowodowane były rozwojem przemysłu. Pierwsza wzmianka o Dąbrowie pojawiła się w 1726 roku i pochodzi z ksiąg parafialnych Kościoła Świętej Trójcy w Będzinie. Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy w Gołonogu, potocznie zwanym Kościółkiem na Górce. Tutaj z pewnością orzeł w koronie rozpościerał swoje skrzydła, by lecieć nad dzisiejszą Dąbrową Górniczą. Kościół został ufundowany w 1675 roku przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego i konsegrowany przez niego w 1678 roku. Początkowo jednonawowy z drewnianą wieżą był to kościół farny. W 1753 roku biskup Andrzej Załuski ufundował dobudowę murowanej wieży, założonej na planie kwadratu przechodzącego w górze w ośmiobok, zwieńczonej baniastym barokowym hełmem z latarnią pokrytym obecnie miedzianą blachą. W 1850 roku rozbudowano prezbiterium, a w latach 1889-1892 dobudowano nawy boczne z kaplicami świętego Antoniego od strony północnej i świętej Barbary od strony południowej oraz skarbiec i zakrystię z obejściem. Od tej pory układ architektoniczny jest bazylikowy. Wnętrze wyposażone jest w ołtarze, ławki i ambonę z końca XIX wieku. Polichromia kościoła pochodzi z 1896 i wykonana została przez krakowskiego malarza Piotra Nizińskiego. Ściany zewnętrzne kościoła posiadają toksańskie pilastry. Nawy boczne posiadają sklepienia krzyżowe, natomiast prezbiterium przykryte jest kolebą z dwiema lunetami po obu stronach. Więźba dachowa i strop nawy głównej są drewniane. Dach kościoła pokryty jest blachą miedzianą, wieńczy barokowa sygnaturka. Plac przykościelny otoczony jest murem obronnym z kamienia wapiennego. Na szczyt prowadzą m.in. kryte schody o prawie 100 stopniach. Przy wyjściu z skrytych schodów wznosi się stara plebania pochodząca z XIX wieku, zdobudowanym w latach 1922-29 od strony zachodniej skrzydłem. 13 czerwca 2006 roku po zakończeniu gruntownego remontu kościół został konsegrowany przez księdza biskupa Adama Śmigielskiego, ordynariusza sosnowieckiego. Obecnie kościół należy do parafii świętego Antoniego administrowanej przez ojców franciszkanów konwentualnych. Zielona w Dąbrowie Górniczej. To jeden z najpiękniejszych parków miejskich w całym województwie. Park Zielona to ulubione miejsce spędzania wolnego czasu. Uroku dodają mu nie tylko wiekowe drzewa i wyjątkowa przyroda, ale też dobre połączenia ścieżkami rowerowymi z jeziorami Pogoria. Inspiracją remontu parku, który nastąpił w 2018 roku, był układ z lat 30. XX wieku.
Plany z roku 1934 obejmowały powstanie w parku stadionu sportowego oraz toru motocyklowego. Z perspektywy dnia dzisiejszego, wsłuchując się w ciszę i śpiew ptaków, możemy stwierdzić, że koła historii niekoniecznie zbyt mocno musiały zahaczać o zgiełk, który skutecznie zahamowany został w Parku Zielona. Dzisiaj postrzegany jest jako sfera ciszy, spokoju i wypoczynku, jest inspiracją do wielu twórczych działań. Dąbrowa Górnicza jest miastem, które swój największy rozwój zawdzięcza rozwojowi przemysłu. Wraz z przemysłem rozrastało się miasto i to on determinował urbanistyczny układ miasta. Nie ominęło to również ścisłego centrum, gdzie między innymi zlokalizowana była kopalnia Huta Stali i fabryka obrabiarek Defum. Współczesnym tego efektem jest brak wyróżniającego się centrum miasta z charakterystycznymi dla takich miejsc funkcjami. Szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest rewitalizacja terenów zajmowanych przez likwidowaną fabrykę Defum, które do tej pory były niedostępne dla mieszkańców. Tu, gdzie jeszcze niedawno produkowano obrabiarki karuzelowe sterowane numerycznie i które wysyłane były na cały świat, po dawnych halach produkcyjnych zaczął hulać wiatr. Te obszary mają dzisiaj ogromną szansę na nowe życie, gdzie kultura w różnych wymiarach przewijać się będzie z innymi propozycjami w sferach wypoczynku. Dąbrowski zakład założono na bazie warsztatu kowalsko-ślusarskiego w latach 70. XIX wieku. Następnie został on wykupiony przez Emila Skodę z Pilzna, twórcę marki znanej obecnie na całym świecie. W latach 90. XIX wieku dąbrowską fabryką zainteresowali się przemysłowcy działający na terenie Sosnowca, Wilhelm Pfitzner i pochodzący ze Szwajcarii Konrad Gamper. Dąbrowski i sosnowiecki zakład Pfitznera i Gampera produkowały kotły parowe, m.in. na zamówienie dworu cesarskiego w Petersburgu, podgrzewacze wody, aparaty do czyszczenia wody, przewody rurowe i inne elementy budowlane. Pomieszczenia fabryczne były przestronne i wyposażone w wentylację oraz oświetlenie elektryczne, co nie było częste na początku XX wieku. Przed rokiem 1914 dąbrowskie zakłady zatrudniały 400 pracowników. W latach międzywojennych dąbrowski zakład wykonywał m.in. części do lokomotyw kolejowych produkowanych w Chrzanowie. Od 1928 roku fabryka weszła w skład spółki pod nazwą Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów Zieleniewski i Pfitzner Gamper S.A. W 1949 roku zakład został upaństwowiony, przejmując nazwę Śląsko-Dąbrowskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych, a od 1959 roku Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek Defum imienia Stanisława Krzynówka. Szanowni Państwo, stoję przed Pałacem Kultury Zagłębia. Nie pokażę Państwu marmurów ani luster. Opowiem zatem Państwu pokrótce o obiekcie będąc na zewnątrz. Koncepcja budowy Pałacu Kultury Zagłębia zrodziła się w 1945 roku. 4 lata później, w roku 1949, powołano Komitet Budowy Domu Kultury. Budowę rozpoczęto w maju 1951 roku. 11 stycznia 1958 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Domu Kultury Zagłębia. Na przestrzeni lat instytucja wielokrotnie zmieniała swoją nazwę, choć mianowano ją Domem Kultury Zagłębia już od pierwszych chwil, gdy na plac budowy przywieziono strzegomskie marmury, wśród społeczności słychać było: oto pałac nam budują, prawdziwy pałac. Powstały w latach 1951-58 według projektu Zbigniewa Rzepeckiego Pałac Kultury Zagłębia stanowi monumentalny przykład stylu socrealistycznego.
Bogata ornamentyka, marmurowe wykończenia, przestronne hole z masywnymi filarami, majolikowe pokrycia ścian i pokaźne tafle luster czynią z obiektu perłę architektoniczną minionej epoki. Znajdujący się w ścisłym centrum miasta trzykondygnacyjny, oznaczający się zachowaniem symetrii budynek na wysokich piwnicach z elewacją z czerwonej cegły i piaskowca, z centralizowaną wieżą zdobioną attykami i z poddaszem w kształcie korony, działa nieprzerwalnie już od blisko 60 lat. Szanowni Państwo, z dzieciństwa pamiętam wycieczki na Basiule. Sielskie wypady i kąpiel w wodzie z latającymi w pobliżu ważkami nie uświadamiały mi wtedy, że wcześniej w pobliżu miejsca późniejszych dziecinnych igraszek mógł powstać kurort i uzdrowisko. Dzisiejsza Dąbrowa, gdyby nie zawirowania dziejowe, mogłaby mieć również dzielnicę o nazwie Dąbrowa Zdrój. Basiula, położona na peryferiach dzisiejszej dzielnicy Ząbkowice, miała wszelkie walory, aby spełnić standardy uzdrowiska. Przyciągała kuracjuszy z całego Zagłębia Dąbrowskiego zdrowotną wodą, a podobno sam Józef Piłsudski dzięki zdrojom ząbkowickim wrócił do sił witalnych w tym czasie, kiedy odpoczywał po ucieczce przed kozacką obławą. Kiedyś w pobliżu stał drewniany pałacyk z modrzewiowego drewna z przepięknymi aplikacjami i ornamentami. Była to posiadłość Karola Bakalarskiego, zresztą jak cała kolonia Basiula, nazwana została od imienia jego córki Barbary. Bakalarski postawił pałacyk, wokół pałacu powstało uzdrowisko. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa piękne budowle, jedną na kształt pałacyku przy drodze do Ząbkowic. Tego typu architektonicznych cudów z fasadami pełnymi drewnianych dekoracji, stylizowanych na górskie wille z altanami, wodnymi oczkami oraz parkami aranżowanymi ze smakiem było znacznie więcej. Do uzdrowiska przyjeżdżała inteligencja Zagłębia. W uzdrowisku otworzył swój ośrodek ziołoleczniczy ksiądz Kuszno. Leczył on ludzi metodami naturalnymi, bazując na roślinach uprawianych w ogródku i znajdywanych w okolicznych lasach. W przeciwieństwie do dzisiejszych gabinetów spa, skupiał się na leczeniu prostych robotników, często pobierając symboliczne wynagrodzenie. Cóż, niewiele brakowało. Sztygarka dzięki zaangażowaniu jego pracowników, wielu firm dąbrowskich oraz wolontariuszy, pasjonatów militariów powstał Park Militarno-Historyczny Reduta. Park Reduta uwielbiany przez dzieci jest miejscem i okazją do zobaczenia imponujących rozmiarów maszyn wojskowych. Tu można przeżyć przygodę, wejść do prawdziwego czołgu, odbyć przejażdżkę wozem opancerzonym Scott lub zajrzeć do kabiny zabytkowego samolotu. Większość eksponatów w parku militarnym była przeznaczona do przetopu w Hucie Katowice w latach 90. XX wieku. Dzięki zaangażowaniu pasjonatów zostały one przekazane do muzeum. Integralną częścią parku jest młot parowy z Huty Bankowej z 1919 roku. Urządzenie to było na wyposażeniu zakładu do lat 90. XX wieku. Dąbrowa była największym skupiskiem inteligencji technicznej w Zagłębiu. Jej kuźnią była Szkoła Górnicza Sztygarka. Historia tej szkoły to piękne karty w dziejach polskiego górnictwa. Siedziba Muzeum Miejskiego Sztygarka została wybudowana w latach 1839-1842 z inicjatywy Zarządu Banku Polskiego w Warszawie. Projektantem budynku był architekt pochodzenia włoskiego Franciszek Maria Lanci. W
Gmachu urzędował zarząd zachodniego okręgu górniczego. Od 1889 roku w budynku mieściła się szkoła górnicza i hutnicza, zwana potocznie Sztygarą. W niej gromadzono pierwsze zbiory geologiczne, na bazie których stworzono muzeum szkolne. Podobnie jednak jak i szkoła, działało ono z przerwami spowodowanymi pierwszą i drugą wojną światową. W styczniu 1986 roku zostało reaktywowane pod nazwą Muzeum Geologiczne i Historii Sztygarki Zespołu Szkół Zawodowych Wspólnoty Węgla Kamiennego imienia Stanisława Staszica. Obecnie Muzeum Miejskie Sztygarka ma za zadanie ochronę dziedzictwa kulturowego Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego. Pełni ważną rolę na kulturalnej mapie miasta, promując i proponując gościom bogatą ofertę wystawienniczą i edukacyjną z różnorodnej, nie tylko górniczej, historycznej tematyki. Jeżeli chcecie Państwo przeżyć moc przygód i podróży, już dzisiaj zapraszam do Muzeum Miejskiego Sztygarka. To wszystko za sprawą poszczególnych działów, które wprowadzą Państwa w światy pocelowane w jedną spójną programową całość. Dział podróżniczy posiada niezwykle bogate zbiory prezentujące najodleglejsze zakątki świata. Dział etnografii lokalnej zajmuje się kulturą ludową, folklorem oraz obyczajami Zagłębia Dąbrowskiego. W zbiorach działu archeologii znajdują się zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych w Dąbrowie Górniczej Łośni. Dział historii propaguje cenne wartości historyczne miasta Dąbrowy Górniczej oraz regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Czyni to poprzez organizację wystaw stałych i ekspozycji czasowych. Dział przyrody gromadzi i zabezpiecza okazy geologiczne z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Dział naukowo-oświatowy, odpowiedzialny za ofertę edukacyjną muzeum, organizuje zajęcia z dziećmi i młodzieżą, współpracuje ze szkołami, nauczycielami, ośrodkami wychowawczymi i innymi placówkami edukacyjnymi. Chcę zaprosić Państwa do kopalni ćwiczebnej przy Muzeum Miejskim Sztygarka. Budowa kopalni ćwiczebnej przy Państwowej Szkole Górniczej i Hutniczej została rozpoczęta w roku 1927 w kwietniu. Kopalnia miała zaznajamiać uczniów z różnorodnymi urządzeniami górniczymi, umożliwiać przeprowadzenie zdjęć geologicznych, dokonywać pomiarów z zakresu wentylacji i miernictwa podziemnego. Przyszli górnicy wykonywali także drążenie wyrobisk. Ich sumaryczna długość wyniosła około 800 metrów. Zajęcia praktyczne uczniów górniczych były realizowane w kopalni ćwiczebnej do roku 1994. Zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części obszaru górniczego dawnej kopalni węgla Paryż w Dąbrowie Górniczej. Nieco poniżej, na skwerze, naprzeciwko Muzeum Miejskiego Sztygarka, znajduje się pomnik Stanisława Staszica, polskiego działacza oświecenia, który również jako geolog i badacz natury stygmatyzuje swoją obecnością status placówki.
Kopalnia ćwiczebna udostępnia dwa pokłady węgla kamiennego. W wyrobiskach zaprezentowane są maszyny i urządzenia służące do urobku i transportu węgla. Dzisiaj kopalnia ćwiczebna to atrakcja turystyczna z ciekawą trasą multimedialną, znajdująca się na szlaku zabytków techniki. Zarobię siła grosza, kupimy dwie krowy. Kupimy dwie krowy, krasule i siadą. A do orki w polu szkapę ostrą gniadą. Oj matulu, matuleńko, pójdę do Dąbrowy. A jak wrócę, to wam kupię strój odświętny nowy. Strój odświętny nowy, malowany w kwiaty. Oj powrócę ci, ja matusiu bogaty. A z osieńcy mojej miłej kupię sznur korali. Pokłonię się państwu ojcom, żeby mi ją dali. Żeby mi ją dali na dole nie dole. Bo choć nie ma wiana, nad wszystkie ją wolę. Oj matulu, matuleńko, pójdę do Dąbrowy. Nie bójcie się, za dwa roki wrócę do was zdrowy. Wrócę do was zdrowy i jak pan bogaty. Oj, będziesz to radość, będą zaraz swaty. Więc mi matko błogosławcie do onej Dąbrowy. I nie dajcie frasunkowi przystępu do głowy. Pilnujcie tu chaty, chudoby i roli. I nie płaczcie matuś, bo mnie w sercu boli. Jaśko do Dąbrowy, bo nikt z niego zup. Przy robocie podśpiewuje, a robi za dwóch. A robi za dwóch, albo i za trzech. Aż płynie zeń pot, aż zapiera dech. Poszedł Jaśko do Dąbrowy, pracuje jak wół. W imię boskie co dzień zjeżdża pod ziemię hen w dół. Pod ziemię hen w dół, kędy wieczny mrok. Kędy czyha śmierć na człowieka co krok. Minął jeden rok i drugi, już się zbliża kres. Jaśko grosza siła zebrał i wróci na wieś. I wróci na wieś rodzinną pod rodzinny dach. Gdzie go matuś oczekuje w tęsknocie i łzach. Szybko biegnie czas w robocie, szybko biegną dni. Jaśko węgiel precz wędruje, o powrocie śni. O powrocie śni, wszystko ma za nic. Byleby już tam pośród swoich być. Oj strzeżko Barbaro, święta pieczy ty mu daj. Bo mu myśli mu przesłonił cudnych marzeń raj. Cudnych marzeń raj przesłonił mu wzrok. A tu czeka śmierć co chwila co krok. Jasieńko dorobił w Dąbrowie, ale nic już mu po skarbach, po szkapie, po krowie. Ani po tej chacie, ani po chudobie. Lek z głową strzaskaną w cichym, zimnym grobie. Oj, dorobił się Jasieńko, dorobił w Dąbrowie. Ponad wioskę go rodzinną niosą aniołowie. Niosą aniołowie, grają mu na flety. By na niwy te kochane spojrzał w wieczór letni.